Cześć, Szpiegul.pl, witam. Dzisiaj będzie krótko o wywiadzie konkurencyjnym. Muszę Wam powiedzieć, że w branży nic tak bardzo nie miesza, dosłownie nie miesza znaczeniowo, jak wywiad konkurencyjny. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, nawet specjaliści, niewłaściwie charakteryzują ten poziom wywiadu w biznesie. Dlatego, że wywiad konkurencyjny to tak naprawdę wywiad o konkurencji. Wywiad dotyczący konkurencji, bardzo szeroko rozumianej, ale konkurencji. Jak to wyjaśnić tak prosto? Zakładając, że firma ma bardzo silne parcie, dążenie do tego, żeby stać się firmą konkurującą na rynku i zdobywa informacje wywiadowcze na poziomie wywiadu gospodarczego, o którym mówiliśmy ostatnio, zaczyna odczuwać potrzebę posiadania większych i bardziej skutecznych informacji o swoim otoczeniu konkurencyjnym. Wraz z rozwojem badań rynku, wraz z rozwojem marketingu jako funkcji, jako służby w firmie, okazało się, że same informacje typu rejestrowego, jakich dostarcza wywiad gospodarczy, są niewystarczające. I zaczęto wykorzystywać wywiad gospodarczy dla celów badania otoczenia konkurencyjnego. Przełożenie nie było proste. Wywiadowcy gospodarczy mieli ogromne problemy ze zrozumieniem tego, czego się od nich wymaga. I tutaj nastąpiło takie połączenie narzędzi wypracowanych przez badania rynku i narzędzi wykorzystywanych przez marketing. I do dnia dzisiejszego możemy spotkać takie kombinacje, takie struktury organizacyjne, w których komórki wywiadu konkurencyjnego są podporządkowane albo badaniom rynku, albo marketingowi. Jest to podejście niewłaściwe. Dlaczego? Dlatego, że te służby również się wyspecjalizowały. Badanie rynku jest ukierunkowane właśnie na badanie rynku. Marketing jest ukierunkowany na klienta. Jest ukierunkowany na dostarczenie klientowi takiego produktu, jakiego klient potrzebuje. Natomiast wywiad konkurencyjny, współczesny wywiad konkurencyjny, dostarcza znacznie szerszych informacji. Od lat 80., gdy zaczęły pojawiać się idee Michaela Portera, szczególnie idea dotycząca pięciu współczynników, tak? Dotycząca interesariuszy, dotycząca substytutów i tak dalej. Nie będę się na tym skupiał. W każdym bądź razie w tym momencie wywiad mógł zacząć badać wyspecjalizowanymi narzędziami. Często tymi samymi, którymi zajmuje się badanie rynku i marketing. Mógł badać otoczenie konkurencyjne. Wywiad zaczął dawać znacznie więcej interesujących informacji. Poza tym wywiad stał się skoncentrowany. To znaczy zaczął być w jednym miejscu, w jednym punkcie w firmie. Do niego zaczęły spływać w sposób proceduralny zapytania. A niezależnie od tego, w wyniku działalności analitycznej która była prowadzona i jest prowadzona już w ramach wywiadu konkurencyjnego. Wywiad sam zaczął dostrzegać, jakie ma luki w wiedzy i zaczął je badać niezależnie od zleceń z poszczególnych działów firmy. Chyba z tym rodzajem wywiadu gospodarczego mamy najczęściej do czynienia i on najczęściej kojarzy się z wywiadem biznesowym. Chciałbym tutaj podkreślić, że to, co Anglicy nazywają wywiadem biznesowym, Competitive Intelligence, a jest tłumaczone na język polski właśnie jako wywiad konkurencyjny, to nie jest właściwe. Dlatego, że ten poziom, o którym mówimy w tym odcinku, poziom wywiadu konkurencyjnego, jest to ta idea, ten sposób organizacji, który zawiera się w słowie Competitor Intelligence. Jest to wywiad o konkurencji, wywiad konkurencyjny. Competitive Intelligence, o którym powiemy w następnym odcinku, jest to, czym na język polski, co na język polski tłumaczymy jako wywiad biznesowy. Jest to wyższy, znacznie wyższy poziom pracy wywiadowczej w biznesie. Jeśli chodzi o rolę, o funkcję, jaką pełni wywiad konkurencyjny, o którym mówimy dzisiaj, ten Competitor Intelligence, jest to służba informacyjno-analityczna, a często staje się firmą analityczno-informacyjną. Mówię o przewadze działań, które wykonuje się w firmie. I bardzo często firma staje przed pewną barierą, której nie wie, jak pokonać, jeśli chodzi o rozwój wywiadu w firmie. A ta bariera polega na tym, że trzeba przejść z wywiadu konkurencyjnego na wywiad biznesowy. Że przejść nie trzeba. Ale jeżeli firma staje przed taką barierą i nie zdaje sobie z tego sprawy, bo najczęściej tak to właśnie wygląda, należy pchnąć ją na te tory, pokazać korzyści i możliwości, jakie daje wywiad biznesowy, a nie jest to już służba ani stricte informacyjna, ani stricte analityczno-informacyjna. A jaka? To opowiemy sobie w następnym odcinku. Cześć!